keeps ticking like a metronome. And my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a to jest FIFA World Liga YouTube. Takie dokończenie tego właściwie już, bo tak, pojawiły się mecze u mnie do kolejki 7. Dalej oczywiście ponagrywałem, tylko nie nagrałem kolejki 8. I czekałem. Chciałem najpierw nagrać tą 8 i wyrzucić wam 8 wszystko po kolei, żeby nie wrzucać 9, potem 10, potem 8, nie? Tak chciałem. Ale niestety na Shadowa się nie doczekałem. I kolejki 8 nigdy nie zagrałem. A jako, że już nie mogę więcej czekać, ponieważ zaczyna się sezon drugi, gdzie będziemy grali składami z Ligę, czyli Ligi Francuskiej. Tak więc postanowiłem, no już bez tego ósmej kolejki, bez czegoś tam jeszcze, po prostu na szybko ten sezon dokończyć. No i pokazać wam to, co mam nagrane właściwie. Same bramki wam teraz pokażę z tych meczy, które udało mi się zagrać. Nie pamiętam już, z kim to było, ale zaraz się dowiem. I co, wy też się dowiecie, jak te bramki padały. Może już wcześniej widzieliście na kanałach tych osób, z którymi grałem. Śledziliście może tabelę, wiecie, jak to się skończyło. No nie wygrałem. Dobra, teraz pokażę wam po prostu te bramki ze wszystkich meczy, których tutaj mam. Raz, dwa, trzy, cztery mecze. I ostatniego chyba jeszcze nie zagrałem z... Nie wiem, ktoś się wycofał jeszcze pod koniec. Też mi się nie udało z nim zagrać. Więc z dwoma osobami pod koniec nie zagrałem. Z Shadowem i z kimś jeszcze, z Chino? Z Squashem? Nie pamiętam, naprawdę. Tak więc teraz pokażę wam po prostu po kolei albo trzy mecze. Trzy albo cztery, bo nie wiem, bo coś tu jeszcze mam tak nagranego. Dobra, teraz już bez zbędnego przedłużania zapraszam was na bramki z tych meczy i... No tyle. Tyle z tej strony z sezonu pierwszego. Może nie wyszło to jakoś najlepiej. Mam nadzieję, że w sezonie drugim po prostu będzie tak wszystko lepiej ułożone, bo pierwszy sezon, wiadomo, tutaj się zdarzały też nieporozumienia, zawsze mogliśmy się złapać. Mam nadzieję, że po prostu będzie się fajnie grało ze wszystkimi mecze ładnie po kolei i myślę, że po kolei będę mógł wam to wszystko wrzucać bez takich opóźnień, jak się zdarzało. Czy takich opóźnień nie było, że do tej kolejki 8. Szkoda, że z tym Shadowem mi się nie uda zagrać, a jeszcze z kimś mi się nie uda zagrać, bo on do mnie pisał z Squashem chyba właśnie, drugi mecz z Squashem, czy z kimś tam. On do mnie pisał kiedyś, że zagrajmy, no i ja powiedziałem, że potem za jakiś czas, no a potem no nie udało nam się zgadać i też nie zagraliśmy, tak więc no niestety chyba trzech meczy ostatecznie nie zagrałem. No dobra, tak więc zapraszam. Dobra i zaprośmy sobie MS-a. MS, gdzie jesteś MS? O, jest na dole. I mi zniknął. MS jest. MS, no wyskakują te powiadomienia z Origina, ale dobra. MS, graj. Najpierw może jego skład i oczywiście kontroler sobie trzeba włączyć, bo zawsze zapominam i zdarza się, że na myszce gram, ale powiem wam, że na myszce wygrywam ostatnio, więc nie jest tragicznie. Dobra, MS, graj. Jego skład wyświetli się tu jeszcze, czy trzeba czekać? No, kościelny. Ale z MS-em już graliśmy chyba, więc spoko, jego skład znamy mniej więcej. Zobaczymy, czy zaszły w nim jakieś zmiany. No to skład mój, nadal bez zmian. Tak więc przejdźmy dalej i zobaczymy, co tam MS pozmieniał. Szczerze to nie pamiętam, jaki miał wcześniej skład. A teraz ma... Runej Suarez, chyba Suareza nie miał wcześniej. No, coś czuję, że będzie ciężko. Dobrze, zablokowany strzał Fellainiego. Eto strzał i bramka. Ajajaj, 54 minuta. Przegrywamy 1-0. Niedobrze. No Eto pokonał Petra Czecha. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wybijamy spokojnie. Suarez przy piłce. Suarez przed pola karnego. I zdobywa bramkę. Luis Suarez, 72 minuta. 2-0. No. Nie no, minął obrońców, ładny strzał, ładnie leciała ta piłka.
Tutaj wybita przez obronę. Suarez przejmuje strzał sprzed pola karnego i Petr Czech ponownie pokonany w tym meczu. Ale dobra, nie poddajemy się. Może jeszcze bramkę honorową zdobędziemy, ale nie w ten sposób, panowie. I niedobrze, Eto będzie sam na sam z bramkarzem i teraz Eto czy Petr Czech, czy poda? Podaje do Suareza, Suarez broni Petr Czech, ale Eto z główki, no i... No tutaj ciężko było to wybronić, dobitka Czecha nie było właściwie w bramce, no i 3-0, 90 minuta i myślę, że tak ten mecz już się zakończy, już żadna ze stron raczej nie będzie miała czasu na zdobycie bramki w tym meczu. Ale dobra, dokończymy jeszcze, może coś, nie, nic z tego i jest koniec spotkania, przegrywamy 3-0. Dobra. Na wstępie włączmy sobie kontroler, żeby nie było myszki jak coś. Trzeba o tym pamiętać, bo to jest ważne, zwłaszcza jak się zmienia konta. No dobra, teraz zaprosimy sobie Quesha. O, jest Quesh. Dobra, graj. I za chwilę zobaczymy, czy jakieś zmiany w jego składzie nastąpiły od ostatniego razu, jak graliśmy. A to mój skład. Oczywiście dałem wszystkim jakieś ulepszenia, prawie wszystkim, bo miałem trochę za dużo tych kart, to czemu by im nie dać? Może przez to będą lepiej grali i uda mi się wygrać z Quashem. Tutaj Quash stroje Tottenhamu i jego skład Eto, Asaidi. No dobra, słabszy, znaczy no, słabszy od poprzedniego, gdzie był Suarez. Z kim ja wtedy grałem? Z MS-em. No dobra, zobaczymy jak mi pójdzie z Quashem. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. No i chociaż raz może. Nie pamiętam, czy ostatnio wygrałem z Quashem? Chyba tak. Lamela i Quash niebezpiecznie blisko mojej bramki. Czy będzie wrzucał? Czy co? Zatrzymajmy go. No i Lamela w 79 minucie zdobywa bramkę, ale to był chyba strzał w okienko nawet. Spójrzmy może na powtórkę. Lamela z lewej nogi. Od słupka się odbiło, no tuż przy słupku, ciężko było Petrowi Czechowi to obronić, ale dobra, mamy jeszcze troszkę czasu, może na 1-1 strzelimy, bo w zwycięstwo raczej wątpię, nie idzie mi może najlepiej, ale teraz Remi, dośrodkowanie na Benteke, nic z tego, aj. I Remi dostaje idealną piłkę, z 90 minuta Remi pędzi na bramkę przeciwnika, strzał, jest, z lewej nogi Remi, w 90 minucie na 1-1. Jest, nie przegrywamy, ale jest jeszcze chwila czasu. Mam nadzieję, że Quash nie zdąży przeprowadzić akcji. Teraz musimy go zatrzymać, tutaj Lamela znowu. David Luiz jest przy nim, Luiz, zatrzymaj go, no kurde. Niedobrze, Eto, Samuel, Eto w polu karnym, jest, uf, znowu Eto. Jest, wybijamy, Richards, wyjazd. I koniec, 1-1, kończy się ostatecznie to spotkanie. Dobra, czas na mój drugi mecz z Hajdukiem. Smite'a pobieram też przy okazji. Ale dobra, otwórzmy sobie jeszcze wcześniej paczkę, bo Hajduk jeszcze nie jest gotowy, musimy chwilę na niego poczekać. Paczkę za 7500 sobie otworzymy, bo za 25 raczej są nieopłacalne i trafiamy. Nic ciekawego, sam strzalkę. No, tak sobie, no i reszta. Duplikat, nie ma miejsca w jednorazowych. Powinno być coś takiego, że są nieograniczone jednorazowe, tak jak w FIFA 14 na przykład. Bo w 13 też były ograniczone. Dobra, Hajduk, gdzie jesteś, Hajduk? O. Nie widzę, nie lubię jak mi to odświeża. Ale dobra, jest Hajduk, okej. I grajmy. No nie, to nie jest skład ten, który powinien być, ale za chwilę zobaczymy, jaki jest ten właściwy skład Hajduka, z którym będziemy grać. Zobaczymy, czy od ostatniego razu są w nim jakieś zmiany. U mnie zmiany oczywiście nie ma, Benteke tylko dostał kartę tutaj ulepszenia. No bo mam te karty, to po prostu daję właśnie, żeby sobie zwolnić miejsce w jednorazowych, bo i to tak się słabo sprzedaje, więc na tym nie zarobię, więc sobie wykorzystuję. Dobra, jest Hajduk. Stroje białe wziął i chyba zmian nie ma. Chicharito, niebezpieczny zawodnik Remi, czyli tak jak u mnie. Begovic gra chyba ostatnio dobrze, więc no, może być go ciężko pokonać, ale zobaczymy, może uda się wygrać. Ostatnio z Hajdukiem przegrałem. No dobra, zaczynamy. O kurde, gram na myszce. Dobra, podsumowując, nie chcę mi się już tutaj Hajduka męczyć, żeby ten mecz drugi raz włączać.
postaram się zagrać dobrze. Na mecz te wygrywałem mecze, więc może nie będzie tragicznie. Postaram się przez jakiś czas przynajmniej bronić i dobrze, mamy to. Ogólnie, co mogę powiedzieć o myszce, to że lepiej gra się w obronie na pewno. Gorzej jest z podaniami i ze strzałami, ale to też idzie wypracować. Ale obrona naprawdę na myszce mi się podoba, ale może nie teraz, a Saidi. Bramka. W 9 minucie do 0. No, dobra, zapomnijcie o tym, że mówiłem, że umiem grać na myszce. Umiem grać, ale widzę 10 niższych. Tak, a to są moje podania na myszce, genialne po prostu. I dobre podanie do Remiego, ale niestety to nie jest mój Remi. Teraz pędzi na moją bramkę, strzela i pokonuje Petra Czecha. No i mamy 2 do 0 w 45 minucie, bramka do szatni, ale i tak w miarę teraz długo się broniłem po pierwszej bramce na myszce, ale dobra, nie jest źle, nie jest źle, jakoś ogarniamy tą myszkę i jakieś akcje też udaje nam się w miarę możliwości przeprowadzać, no i koniec pierwszej połowy. No i koniec tego spotkania, przegrywamy 2 do 0, niestety nie udało mi się pokazać mojego super myszkowego skilla i strzelić chociaż jednej bramki, ale uważam, że i tak nie było źle, patrząc na to, że Hajduk gra całkiem nieźle i tak. No i to by było na tyle z sezonu pierwszego Ligi YouTube, gdzie graliśmy składami z BPL. Mam nadzieję, że wam się podobało to całe przedsięwzięcie. Może... No, super organizacji nie było, przynajmniej u mnie na kanale te mecze nie były jakoś regularne, ale no staraliśmy się. Może moim błędem było właśnie to, że chciałem wrzucać tak wszystko po kolei i czekałem na tego Shadowa, który i tak ostatecznie się nie pojawił. Jeszcze zobaczę, jak to zorganizuję w sezonie drugim, czy też będę chciał wrzucać po kolei, czy jakoś inaczej będę to wrzucał. Zresztą zależy wszystko od tego, jak będzie wyglądała sytuacja z przeciwnikami, czy będą obecni, czy też będzie się... czasami ciężko zgrać w czasie, żeby zagrać ten mecz, zobaczymy jak to będzie i też od razu was teraz zapraszam na ten sezon drugi, jego zapowiedź macie na kanale Hajduka, do którego link znajduje się w opisie. Tam chyba może się zgłosić każdy, kto nagrywa FIFA World, więc chyba jeśli ktoś z was nagrywa FIFA World, możesz się zgłosić, bo wiem, że ktoś z moich widzów na pewno nagrywa kilka osób. Wiem, że pisali się do mnie czy coś, że też tą FIFA World nagrywacie. Nie wiem, jak wam tam idzie, czy nadal nagrywacie, czy regularnie, czy jak. Ale możecie się zgłosić, może mnie pokonacie. Zobaczymy, jakie będą nagrody i w ogóle ile osób się zgłosi. Na razie Hajduk to zapowiedział. Jeszcze oficjalnego startu nie było. Nie wiem w tym momencie, ile osób tam jest. Ale dobra, już bez zbędnego przedłużania. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.